Cześć, tu Marta. Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na odcinek Q&A. Pytania od Was. Pytania będą zarówno ogrodowe, życiowe, domowe, o przyszłości. Mnóstwo bardzo ciekawych pytań od Was przyszło, także dzisiaj odpowiadam. Mam nadzieję, że złapiecie kubek herbaty, siądziecie dzisiaj ze mną i miło sobie pogadamy. Zapraszam. Planujesz dekoracje jesienne, czekam na inspiracje. Powiem Wam, że jak było tak niesamowicie gorąco, to w ogóle nie czułam klimatu jesiennych dekoracji. Zupełnie to za mną nie chodziło. Dostawałam już takie pytania na Instagramie, kiedy będą. Miałam takie, zupełnie tego nie czuję. Ale zaczęło się robić u nas chłodniej, zaczął padać deszcz. Słuchajcie, od razu do mnie przyszło. Poczułam, że chciałabym porobić dekoracje, pooglądałam sobie, co robiłam w poprzednich latach i na pewno w tym tygodniu wybiorę się już na jakieś zakupy. W tym tygodniu trochę się przeziębiłam, dlatego że ostatnie tygodnie były bardzo dużo, mieliśmy stresu i myślę, że mój układ odpornościowy wtedy trzymał się bardzo, bardzo napięty, a potem, kiedy już trochę wszystko się uspokoiło, to miał takie odsapne i wtedy właśnie złapał mnie katar. Także na spokojnie chcę dojść do siebie, a potem będę brać się za inspirację. Mam nadzieję, że będzie kilka, bo kilka jest tych punktów do obsadzeń. Chciałabym zarówno dodać trochę koloru do tego zakątku przy garażu, bo tam jest tak bardzo limonkowo, ale chciałabym też wymienić trochę kwitnących właśnie na wrzosy lub wrzośce. I oczywiście ganek klasycznie, też chciałabym zrobić w tym roku dekoracje, już mam nawet jakieś koncepcje i potem takich parę detali, ale nie chciałabym się zapędzić znowu, żeby zrobić z tego za dużo, zobaczymy jak wyjdzie, wiecie jak to jest w praniu, mówię, że nie, a potem zobaczę te wszystkie piękne kolory i nie wiadomo co z tego wyniknie, ale na pewno zobaczycie to w kolejnych wideo. Gdybyś kupowała dom i miała pusty ogród, na przykład w szczerym polu albo w szeregowcu, jak to dzisiejsze deweloperki, to jak byś to rozplanowała? Co na pewno byś chciała tam, a czego byś nie powtórzyła? Jakie byś miała nowe pomysły na tę przestrzeń, ale obecnie brakuje Ci miejsca? Ciężko jest powiedzieć, co ja bym sobie zaplanowała, bo najpierw musiałabym zobaczyć taką przestrzeń i też pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest zupełnie inny i ma inne potrzeby. Robiliśmy już kilka takich wideo, w których bardzo dokładnie o tym mówiłam, o tym, jakich błędów nie popełniać przy zakładaniu ogrodu, czy na przykład ogrodzie dla zapracowanych. Każdy z nas jest zupełnie inną osobą, ma zupełnie inne wizje tego, po pierwsze, jak chciałby, żeby taki ogród wyglądał, czyli najpierw zaczęłabym od tego, żeby sobie pomyśleć, co mi się podoba. Poglądałabym sobie różne ogrody, złapałabym taki vibe ogrodu, który mi pasuje, a potem zobaczyłabym, jakie rośliny mogłyby tam pasować i czy na pewno ja te rośliny chcę u siebie mieć. To jest jakby podstawa. Zawsze musimy ocenić to, ile czasu ogrodowi możemy poświęcić. Przede wszystkim też to, jakie mamy fundusze, ale fundusze można rozkładać i ogród zakładać krok po kroku. Nie trzeba tego wszystkiego zrobić naraz. Ale fajnie by było mieć jakąś taką koncepcję spójną tego, co nam się podoba i później ocenić, ile czasu mamy na to, żeby przy ogrodzie pracować. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne zobowiązania życiowe, jest w innym momencie swojego życia. Inaczej będzie działać w ogrodzie osoba, która ma czwórkę dzieci, pracuje na etacie i jeszcze ma dodatkowe hobby, a inaczej będzie miała osoba na emeryturze, która ma więcej czasu, która chce zajmować się tylko ogrodem. Inne rzeczy w tym momencie nie musi poświęcać tak dużo uwagi. Także to też jest bardzo ważne od danej osoby. Dla mnie to, co ja bym zmieniła, to spojrzałabym, mając już swój ogród, na to, co mnie w moim ogrodzie denerwuje, co sprawia mi problemy i to chciałabym na pewno zmienić, bo jak z każdą rzeczą w życiu, lubię czasami tak się, wiecie, odsunąć od tego, co jest tutaj i teraz, zobaczyć, co mnie uwiera. I dotyczy to wszystkiego. Dotyczy to mojego domu, dotyczy to mojego ogrodu, dotyczy to mojej pracy. Warto czasami sobie właśnie zrobić taki dystans, na chwilę spojrzeć, co nam w duszy gra, a co nam właśnie uwiera i spróbować to tak przemyśleć, jakie usprawnienia spowodowałyby, że czulibyśmy się lepiej, lepiej szła nam praca. Także to byłyby pierwsze rzeczy, które bym zrobiła i na pewno nie chciałabym, żeby ktokolwiek zakładał ogród, bo ja powiedziałam, że taki jest fajny. Każdy z nas jest inny i to jest fantastyczne, że tak super, że się od siebie po prostu różnimy i mamy różne potrzeby i różne rzeczy nam się podobają. Dlatego najważniejsze jest chyba obejrzeć jak najwięcej przykładów tego, jak ogród wygląda i mieć
taką na przykład tablicę, na przykład na Pinterestie, zapisać sobie to jest to, to jest to, to jest to, co mi się podoba i potem od tego wyjść, a potem już zobaczyć, ile mamy na to czasu, czy na pewno te rośliny nie są trudne, czy sobie z tym poradzimy, czy chcemy się uczyć tego wszystkiego, jakim jesteśmy my miejscu. Szczere pole daje nam duże pole do popisu, ale być może niekoniecznie na początku będziemy mogli sadzić rośliny cieniolubne. Także tutaj trzeba bardzo dużo z tych elementów i nie chciałabym podawać dokładnego składu roślin, który moim zdaniem by grał, bo chyba nie o to chodzi. Każdy powinien dopasować tę sytuację właśnie do siebie. Czy wychowała się Pani w domu, gdzie był ogród i rodzice tak o niego dbali? Czy miłość do roślin przyszła niespodziewanie? Czy nigdy nie żałowała Pani, że nie została w rodzinnych stronach? Kiedy byłam dzieckiem, to wpływ na mnie miały trzy ogrody i każdy był zupełnie inny. Jeden z tych ogrodów to była działka rod, na której uprawiało się owoce i warzywa. I jako dziecko uwielbiałam tam spędzać czas z moimi dziadkami, ale też były tam takie elementy, w których trzeba było, dzieci też były zaprzęgane do pracy, czyli trzeba było zbierać porzeczki, truskawki. Ja o tym już wielokrotnie mówiłam, że do dzisiaj nie cierpię tego robić. I jako dziecko też tego bardzo nie lubiłam i miałam tak jak nigdy nie będę zbierać owoców. I to ze mną zostało do dzisiaj. Natomiast jako dziecko bardzo lubiłam biegać sobie, tak wiecie, tak luzem sobie biegać po tym ogrodzie. I ja tutaj złapać sobie truskawkę, tam złapać sobie czereśnie. To uwielbiałam i to dzisiaj to samo lubię. Także widać jak pewne elementy w naszym dzieciństwie często wpływają na to, jak postrzegamy dane sytuacje. Można się zastanowić, czy na pewno warto tak do tego podchodzić. Może jest w tym coś, co byłoby dla nas ciekawe i chcielibyśmy to jednak zmienić. Natomiast to był pierwszy ogród. Drugi ogród, który miał na mnie wpływ, to był taki ogród, który był dość dziki, ale było tam sporo róż, był tam orzech, były tam piwonie, była tam stara czereśnia, na której miałam swoją huśtawkę. Były tam też truskawki, które rosły przy tarasie. I to był taki ogród, w którym uwielbiałam się bawić jako dziecko i on budował częściowo taką moją magiczną krainę, kiedy bawiłam się jako dziecko i był częścią tych wszystkich moich zabaw. Pamiętam, że też miałam tam takie miejsca, miałam swoje tipi, do tego tipi na przykład przynosiłam jakieś, tak jak znalazłam jakiegoś kotka, wiecie, kochałam zwierzęta też od małego, więc tam też mam mnóstwo wspaniałych wspomnień. A trzeci ogród, on już jakby powstał na bazie tamtego ogrodu później, wtedy on wyglądał zupełnie inaczej, czyli był bardziej taki, jak teraz dużo ogrodów wygląda, czyli miał wokół tuję, potem był trawnik, było dużo strzeżonych iglaków i elementem, jeżeli chodzi o kwiaty, były pelargonie i surfinie. I on był takim ogrodem czystym, takim bardziej, powiedziałabym, nawet klinicznie czystym, ale nie był dla mnie taki magiczny, więc i to były takie moje doświadczenia, kiedy byłam małym dzieckiem. I za bardzo te ogrody potem mnie jakoś w wieku nastoletnim interesowały, też już o tym Wam kiedyś opowiadałam. Ogród swój tworzyłam dopiero, kiedy zaczęliśmy budować dom. To było gdzieś mieliśmy w okolicy 30, wybudowaliśmy ten dom, potem dopiero zaczęliśmy zakładać ogród i wtedy zaczęło mnie to ciekawić, jaką przestrzeń wokół siebie chciałabym mieć, ale to też się zmieniało. Na początku chciałam, żeby to był tak estetycznie coś, co mi pasuje, czyli to, co Wam teraz mówię. Na początku szukałam czegoś, co by mi się podobało i wtedy w tamtym okresie ten ogród był zupełnie inny. Z jednej strony były rośliny, które prosiłam, żeby ktoś mi pomógł i powiedział, jakie rośliny szybko rosną, przed czym teraz Was przestrzegam, bo to, że coś szybko rośnie na początku, również szybko będzie rosło, jak będzie starsze. Takie proste, nieskomplikowane rośliny, to też były inne czasy, to było prawie 20 lat temu i wybór roślin był dużo, dużo mniejszy. A z drugiej strony bardzo podobały mi się ogrody takie, które miały taki czysty klimat japońskich ogrodów, takie jasne białe murki traw, które się poruszały w jakiś sposób, jakieś kamienie, że były takie elementy właśnie takie bardzo czyste i takie ładnie wyrysowane i trzeba było je pielęgnować. Potem zderzyłam się z rzeczywistością tego, jak wygląda zima w Mazowieckim, kiedy te białe murki po prostu się rozwalały pod wpływem mrozu. Także może być bardzo różnie. No i z czasem mój gust ewoluował po prostu. Moja miłość do ogrodu rosła, zupełnie inaczej zaczęłam postrzegać pewne rzeczy w ogrodzie. Zobaczyłam, co sprawia mi w ogrodzie przyjemność, jak ogród może być takim polem moim do tworzenia.
Potem jeszcze miałam po drodze tą moją operację, która też bardzo zrewidowała moje poglądy na życie, na to, co w życiu jest ważne i jak ten proces kreatywny, który wyraża się w wielu dziedzinach mojego życia, ale też w ogrodzie tworzenia tych nowych rabat, zmieniania tego wszystkiego, potem tego, jak ten ogród współpracuje z naturą, jak tutaj przylatują ptaki, zapylacze, jak to wszystko razem fajnie gra, jak czasami sobie siądę i widzę, jak odwiedzają nas, a to jesz, a to wiewiórka. Widzicie, to jest niesamowite obserwacja tego, że wy coś stworzyliście i to jakoś tak ładnie się łączy z naturą. Jest to niesamowicie przyjemne. Także wszystko to był taki proces i ciężko powiedzieć, jak na pewno wpłynęło to na mnie. Musiałabym sobie to kiedyś głębiej przeanalizować, które elementy wpłynęły na co. Jednak jestem pewna, że wiem, dlaczego nie lubię zbierać owoców. Jak wygląda u Ciebie proces kreatywny? Skąd bierzesz inspirację? Inspiracje biorę chyba zewsząd, skąd tylko się da. Proces kreatywny to jest taka siła napędowa mojego życia. Od kiedy byłam małym dzieckiem, uwielbiałam tworzyć. I gdybym miała powiedzieć, jaka jest moja najważniejsza cecha, którą tak najbardziej u siebie lubię, to jest właśnie kreatywność. I to, że przychodzą do mnie różnego rodzaju pomysły i one mogą dotyczyć wszystkiego. To mogą, bo kreatywność to nie jest tylko to, że stworzymy jakieś wielkie dzieło, jakiś obraz, napiszemy jakąś fantastyczną książkę. Uważam, że kreatywność wyraża się też w takich drobnych rzeczach, które robimy. Kreatywny może być nawet posiłek, który stworzymy, rabata, którą stworzymy, nawet niewielka dekoracja, ale jeżeli ona pochodzi z jakiejś inspiracji, my to przetwarzamy przez siebie, tworzymy coś, co daje nam radość, w jakiś sposób wyraża to, kim jesteśmy w środku, to dla mnie to jest kreatywność i to jest coś, co przynosi mi największą radość. Natomiast jeżeli chodzi o szukanie tego procesu, po pierwsze, to jest takie moje spostrzeżenie z tego roku, żeby nasza kreatywność była w pełni aktywna, potrzebujemy czasami okresu bez kreatywności, potrzebujemy okresu, w którym mamy nudę, nic się nie dzieje, a my jesteśmy w stanie wypocząć. To jest rzecz, nad którą bardzo pracuję w ostatnim czasie. Zdarzyło mi się już dojść do takiego momentu, w którym nie miałam pomysłów, a to była dla mnie zupełnie nowa sytuacja, bo całe życie miałam zawsze pomysły. I zdarzyło mi się parę razy dojść do ściany, w której byłam tak zmęczona, że nie miałam siły na nowe pomysły. I to był bardzo duże czerwone światło, że należy się zatrzymać, należy naprawdę zresetować wszystko, żeby znów ten okres się rozpoczął i tak się dzieje, więc jest to dobra rada na przyszłość. Natomiast jak on się zaczyna? Staram się szukać inspiracji wszędzie, do wszystkich moich możliwych procesów kreatywnych, jakie mogłyby wystąpić, czyli otaczać się pięknem, ciekawymi rzeczami, ciekawymi projektami. Wszystko, co oglądam w życiu, może być inspirujące. To, że stworzę coś w ogrodzie, może przyjść z czegoś zupełnie innego, z czegoś, co zobaczyłam w filmie, czegoś, co przeczytałam w książce, czasami z własnych przemyśleń nad zupełnie innymi rzeczami. Gdzieś coś tam się, wiecie, odpali i potem z tego zaczynają powstawać pomysły. W praktyce to wygląda tak, że oczywiście można sobie tworzyć różnego rodzaju miejsca, w których zapisujemy sobie a to ciekawe myśli, a to własne pomysły, to też jest ważne. Czy takie tablice jak na przykład na Pinterestie, gdzie zapisujemy sobie rzeczy do różnego rodzaju katalogów, co nam się podoba, co w danym momencie jest inspirujące i raz na jakiś czas zaglądamy tam, czy coś się w nas zmieniło, może coś, co podobało nam się 3 lata temu, już zupełnie nam się nie podoba, warto się zastanowić dlaczego. Więc staram się to wszystko tak. W sumie to przebiega już dość naturalnie, bo robię to wiele lat, ale warto sobie zapisywać pewne rzeczy, bo czasami mamy pomysł i ponoć, jeżeli nie zareagujemy na ten pomysł, który pojawił się w naszej głowie, on bardzo szybko zniknie. Także od jakiegoś czasu staram się zapisywać sobie swoje myśli na jakiś temat, swoje pomysły, nawet jeżeli one są o czymś zupełnie bzdurnym, ale myślę sobie, może kiedyś to się przyda. I wielokrotnie tak było, że wróciłam po jakimś czasie do jakiegoś tematu, okazało się, że miałam zapisane zdjęcia inspirujące, miałam zapisane myśli, które sobie w tym kiedyś tam pomyślałam i już zupełnie o tym nie pamiętałam. Także to też jest fajne. I szukanie inspiracji wszędzie, gdzie możecie. Jedyne miejsce, w którym ostatnio przestałam szukać inspiracji, to konsumowanie takiego szybkiego kontentu. Bardzo lubię słuchać podcastów, lubię oglądać dłuższe wideo, lubię oglądać obrazy w książkach, czy nie tylko obrazy, w sensie namalowane, tylko jakiekolwiek obrazy, które mogą być dla mnie inspirujące. Natomiast zauważyłam, że konsumowanie szybkiego kontentu, takiego jak rolki, kiedy jest tego bardzo dużo i to bardzo szybko przeskakuje, działa na mnie akurat w sposób zupełnie destrukcyjny dla mojej kreatywności. Kiedyś wydawało mi się, że to jest super, ale zauważyłam, że to jest za dużo bodźców naraz i mój mózg po prostu w jakiś sposób nie chce już tak dużo tego przyjmować. Także to wolniejsze konsumowanie, powoli i tak gdzieś tam to wszystko razem sobie pod powierzchnią pływa, a potem pum, wyskakują pomysły.
A teraz kilka pytań takich praktycznych, ogrodowych. Pani Marto, co Pani myśli o przycięciu forsycji teraz? Połowa mi strasznie zbrązowiała i brzydko wygląda. Jeżeli jakaś roślina uschła, to teraz pytanie, czy uschła, czy nie uschła. Ja zawsze, jeżeli widzę jakiś fragment rośliny, który wygląda bardzo źle i mam podejrzenie, że może coś się wydarzyło, czasami utnę po kawałku pędu, żeby zobaczyć, jak on wygląda w środku. Cięcie roślin, które kwitną wczesną wiosną teraz, takich jak na przykład forsycje, lilaki czy tawuły szare, jeżeli teraz je przytniemy, one nam nie zakwitną. To nie jest tak, że roślinie stanie się coś strasznego, po prostu pozbawimy się kwitnienia w następnym roku, czy hortensje ogrodowe. Natomiast jeżeli jakieś pędy nam padły albo były chore, to warto czasami rzeczywiście je wyciąć, także tutaj po kawałku przyciąłabym i zobaczyła, czy coś tam się złego dzieje. Czy mogę wysiewać werbenę patagońską metodą winter sowing? Stratyfikowałam nasiona przez 7 tygodni w zeszłym roku i nic nie wzeszło. Słuchajcie, ja Wam opowiem o moich doświadczeniach z werbeną patagońską, bo ja próbowałam różnych metod jej siewu. Ja uważam, że to jest taka roślina, która po prostu, ona czeka na odpowiednie warunki i czasami symulowanie ich w sztuczny sposób nie do końca działa. Więc ja mam taką teorię, że najlepiej werbenę patagońską wysiewać jest jednak na grządki, odpowiednie grządki. Jeżeli macie gdzieś lawendy, to ja zauważam, że to jest najlepsze miejsce, w którym werbena mi wychodzi. Ona bardzo często sieje mi się nawet na żwirze, w miejscach, które nie są jakieś super przemoczone i nie są super cieniste. I tam ona wysiewa się po prostu najlepiej. I ja po prostu te nasiona rozsiewam, kiedy one teraz zawiążą się tą późną jesienią, albo je rozsiewam jesienią już na grządki, albo zostawiam po prostu nasiona na roślinach i pozwalam im się wysiać pod spodem. Jeżeli już wcześniej kiedykolwiek werbena Wam się tam gdzieś siała, to wiecie, że to jest dobre miejsce. Jeżeli chodzi o winter sowing, też spokojnie wysiałabym te nasiona, zostawiłabym to na zimę właśnie, tak wiecie, teraz nawet jak tylko zobaczycie, że na Waszych werbenach już nasiona są beżowe, takie, że można je rozsypywać, wsypałabym do tych butelek, nawilżałabym je delikatnie i zostawiła, ale czekałabym spokojnie, że ona wyjdzie Wam w maju. Bo naprawdę czasami pospieszanie i czekanie, że to się wydarzy w marcu, przynosi dużo frustracji. Ja już mam zupełny luz w tym temacie i uważam, że naprawdę lepiej jest poczekać właśnie na te majowe wschody. One spokojnie, te rośliny nam kwitną, rosną bez problemu, dorastają do pełnej wielkości, także nie ma co tego pospieszać. A jak w tym roku powojniki włoskie poradziła sobie Pani z wciornastkami? U mnie jasne odmiany zostały zmasakrowane. I mamy też drugie pytanie o powojniki. Powojniki są wykończone chorobami, czy mogę je teraz przyciąć bardzo nisko? Ja sobie z wciornastkami nie poradziłam. Zrobiłam w tym roku jeden oprysk wiosną. Był to oprysk owadobójczy. Ja, jak wiecie, tych oprysków unikam jak ognia. Nie cierpię tego robić. Generalnie ile mogę, to chcę polegać na ekologicznych opryskach, ale z wciornastkami to zupełnie nie działa. W przyszłym roku spróbuję więcej tych oprysków. Zacznę wczesną wiosną od oprysków olejowych, czyli ekologicznych. Tak, żeby wszelkiego rodzaju to, co mamy, nawet zastanowię się, czy nie zrobić tego jeszcze jesienią. Czyli zrobiłabym późną jesienią olejowy i wczesną wiosną znów olejowy. Żeby to, co jest w stadium takim jeszcze, co nam się wykluje, żeby jak najbardziej wybić. I potem wiosną rozpocznę przynajmniej dwa opryski owadobójcze na te wciornastki. Niestety nie jest to prosty temat. Odnosząc się jeszcze do drugiego pytania dotyczącego cięcia powojników, ja w tym roku jesienią zetnę powojniki, ale z zapasem. Nie zetnę ich nisko, tylko zrobię zapas taki około 40 cm ekstra, żeby ewentualnie przy jakimś przymrożeniu właśnie ten kawałek nam zcięło. Dlaczego? Nie dlatego, że one brzydko wyglądają, ale dlatego, że obawiam się, że w tych ogromnych, wysokich powojnikach, w szczególności włoskich, które mają około 3-4 metrów długości, jest mnóstwo tych jaj, na których te wciornastki będą mogły przeżyć. Na pewno nie będę tego kompostować, tylko wszystkie ścięte powojniki oddam do bio. W tych kompostowniach dużych, miejskich, są dużo wyższe temperatury i oni są w stanie jakby poradzić sobie tutaj z kompostowaniem, nie będą one się rozprzestrzeniały dalej, tylko tam są tak wysokie temperatury, że te wszelkiego rodzaju jaja czy co tam innego jest, zostanie po prostu dobrze skompostowane. W naszych kompostownikach, jeżeli temperatura będzie za niska, może doprowadzić to do jeszcze dalszego rozprzestrzeniania się tego wstrętnego szkodnika. Nie cierpię go. Mam pytanie. Jaka to róża rośnie koło ławki? Wiem, że już kiedyś była przedstawiana, ale nie mogę znaleźć tego odcinka. Róża koło ławki nazywa się Blue Wunder. Jest to róża, którą dostałam kiedyś jako gratis. Wsadziłam ją, tak wiecie, po prostu w żwir. Nic tam nawet nie dodałam do ziemi i ona rozrosła się niesamowicie. Jest to
wyjątkowo plenna róża, obficie kwitnąca przez cały sezon, nie ma zapachu, ma dużo małych, otwartych kwiatów, ma piękny różowy kolor i jest po prostu moją ukochaną terminatorką. Czasami zdarzy jej się dostać lekkiego mączniaka, ale nie powstrzymuje jej to zupełnie przed kwitnieniem, także gorąco polecam tę odmianę, naprawdę świetnie się sprawdza. Jaka belina Pani zdaniem sprawdziłaby się jako towarzystwo dla róż na dość ciężkiej, gliniastej ziemi? Róże czują się tam doskonale, ale kolejne moje próby uzupełniania rabaty spełzają na niczym. W glinie wydaje mi się, że świetnie będą radziły sobie koci miętki, myślę, że też floksy wiechowate, jeżówki powinny sobie poradzić. Jeżeli jest jakiś problem z bylinami, to warto też oczywiście do tej gleby domieszać przy sadzeniu ich trochę piachu, trochę kompostu. To pomoże w rozluźnieniu gleby, tego, żeby te rośliny radziły sobie lepiej. Lepiej będzie też trzymana woda. Zawsze trzeba sobie zadać pytanie nie tylko, czy gleba jest gliniasta, ale też gliniasta może być na różne sposoby. Zupełnie inna glina jest, kiedy po prostu ziemia jest lepka, czym innym jest, jeżeli trafimy jakieś takie pokłady niebieskiej czy żółtej gliny, które czasami naprawdę są trudne dla roślin, bo jest w tej glebie bardzo mało tlenu. Także to też warto zbadać glebę. Po prostu do stacji badania można oddać próbki gleby i zobaczyć, jaki tam jest problem, bo może to nie jest akurat sama glina, tylko to coś, co w tej glebie jest. A zawsze warto, jeżeli gleba jest zbita, pęka, nie trzyma, czy trzyma za bardzo wodę, warto zawsze dodawać właśnie kompostu czy piasku. Wtedy powinno być lepiej z bylinami. Nie trzeba być cierpliwym. Co doradziłabyś osobie, która właśnie rozpoczyna podróż w swoim własnym ogrodzie, a która i tak już otrzymuje mnóstwo rad, wskazówek, informacji i nawet darowanych roślin od bliskich, którzy sami są już doświadczonymi ogrodnikami w swoich ogrodach? Jak filtrować te informacje? Ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, co te osoby mówią i co doradzają. Na pewno macie też poczucie, no, jeżeli wiecie, że te osoby mają ogrody, to możecie zerknąć, czy w tych ogrodach sobie radzą. Jeżeli coś się u nich sprawdza, to warto na pewno takich porad się trzymać. Jeżeli ktoś udziela nam porady i widzimy, że sam w tym temacie sobie nie radzi, to wiemy, że trzeba te informacje filtrować. W temacie dawanych roślin, to jest trudny temat, na pewno każdy to przeżył, jeżeli nie w temacie dawanych roślin, to w temacie dawanych prezentów, na przykład jako dekoracja do domu, kiedy ktoś oczekuje, że będzie to coś u nas widoczne, a nam zupełnie nie pasuje do naszej koncepcji w domu. Więc tutaj trzeba być chyba dużym dyplomatą, powiedzieć, że bardzo się dziękuję, ale na przykład roślina nie pasuje nam do naszej koncepcji ogrodu. No, trzeba tutaj jakoś tę sytuację załagodzić i też jasno na samym początku dawać znać, że super, że ktoś nam doradza, nie denerwować się, ale jasno powiedzieć, że na przykład nie chcemy mieć takiej rośliny, bo nie pasuje nam do naszej koncepcji. Ludzie uwielbiają dawać porady i wszystko też zależy od tego, jak my na to chyba reagujemy. Też wiemy, od kogo te porady chcemy przyjmować. Czasami po prostu jesteśmy zalewani poradami i to dotyczy nie tylko ogrodu, ale wszystkiego. Ja ostatnio mogę powiedzieć na przykładzie tego zdrowia. Czasami wystarczy powiedzieć, że coś się stało i wiecie, każdy próbuje Wam doradzić wedle tego, co sam przeżył. Chce pomóc, ma jak najbardziej dobre intencje, ale czasami nie wie dokładnie, co się stało, udziela porad, które mogą zaszkodzić. I tak samo w ogrodzie. Trzeba to filtrować. Czasami przyjmijmy to, że ktoś chce nam doradzić, chce nam pomóc. Jeżeli jest to dla nas ok i chcemy go wysłuchać, to nie ma problemu. Jeżeli to jest za dużo i ktoś za bardzo chce wchodzić w to, jak coś ma u nas wyglądać, to też trzeba narysować jasno swoje granice. To też jest bardzo ważne, nie tylko w ogrodzie, w ogóle w życiu. W grzeczny, miły sposób możemy powiedzieć stop, tutaj jest moja granica, chcę tutaj w tym obszarze poruszać się samodzielnie i to jest dla mnie ważne, bo to jest dla mnie proces twórczy, który chcę mieć własny. Jeżeli chcę dostawać porady, to tutaj i tutaj fajnie będzie wymienić się informacjami. Jeżeli ktoś bardzo naciska na to, żeby działać w naszej przestrzeni, narzucać nam swoje zdanie, też mamy jakiś pogląd, że na pewno to nie chodzi o ten ogród, tylko zupełnie o dynamikę relacji z daną osobą. Także to też są ciekawe obserwacje, które możemy mieć, jeżeli spróbujemy się od nich odsunąć, zostawić te emocje, które w tej relacji są, zastanowić się, co dla nas będzie przydatne i podejść w takim po prostu praktycznym do tego wymiarze, to na pewno będzie nam też łatwiej. Wiadomo, relacje między ludźmi nie są łatwe. Wydaje mi się, że im częściej możemy od tego odejść, odsapnąć, zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, jakie są przyczyny tego, że tak coś wygląda, a nie inaczej, to też łatwiej jest nam potem poruszać się i wybierać dobre drogi, żeby było ok, żeby nie było konfliktów. Co zrobić z doniczką z cebulami z tak zwanego lasagne? W tym roku miałem pierwszy raz taką kompozycję. Czy można to zostawić tak, jak jest i cieszyć się kwitnieniem na wiosnę?
Bardzo często, jak zostawimy doniczkę z lasagną cebulową i po prostu będziemy liczyli, że nam zakwitnie, możemy być zawiedzeni, ponieważ taka doniczka, te cebule były bardzo blisko siebie, nie wiadomo, jak one potem przetrwały jesień, czy coś nam tam nie spleśniało, możemy być zawiedzeni. Ja taką doniczkę, jeżeli ona stała i była w suchym miejscu i cebule mogły się spokojnie przesuszyć, ja bym po prostu je wybrała z tej ziemi, zobaczyła, jak to wszystko nam wygląda i zobaczyła, które cebule się podzieliły. Jeżeli się podzieliły na malutkie przybyszowe, cebule są maleńkie, nie będziemy z nich mieli prawdopodobnie w ogóle kwiatów, albo kwiaty będą małe. Przynajmniej ta cebula powinna być taka, wiecie, bliska temu, co wsadziliśmy w roku poprzednim. Wtedy możemy liczyć na kwiaty. I można ponownie te większe cebule posadzić do nowej ziemi, też będzie bezpieczniej i spróbować. Ale najlepsze efekty z lasagnami cebulowymi mamy, kupując takie cebule nowe, świeże, jędrne, błyszczące, jak największe. Wtedy mamy gwarancję tego, że one nam pięknie zakwitną, jeżeli odpowiednio je przezimujemy. A tutaj można oczywiście zaryzykować. Ja często mam te cebulki, które mam właśnie z lasagni cebulowych. Ja ich nie wyrzucam, tylko że ja je wykopuję. Mniej więcej pod koniec lata wykopuję z tych donic, suszę je i w jednym miejscu sobie składuję. I potem je pakuję do doniczek znowu i wsadzam, jak już wykopię dalie, w tych doniczkach posadzone na tej rabacie z kwiatami ciętymi. I dzięki temu bardzo dużo z tych większych wybranych właśnie kwitnie mi ponownie i stosuję sobie je jako na kwiat cięty. Ale jeżeli zależy mi na takich donicach, że wiem, że chcę, żeby wszystko zakwitło, to sadzę wtedy świeże. A to jest na takiej dużej grządce. Jak coś tam nie wybije, nie zakwitnie, coś będzie tylko liściem, nie mam z tym najmniejszego problemu. Jak przycinać przetaczniki po przekwitnięciu, żeby dobrze wyglądały? Pokazywałam Wam ostatnio wideo, że ja mój przetacznik przycięłam przy ziemi pod koniec lipca albo na początku sierpnia. Naprawdę mocne cięcie, on pięknie wyrósł i teraz wygląda, jakby to był czerwiec. Kwitnie od nowa, jest świeżutki, ślicznie wygląda i tę metodę będę stosować w zeszłym roku. W tym roku, jeżeli jesteśmy w tym momencie i on już wygląda średnio, można po prostu skrócić go 1/3 o połowę i zobaczyć, czy coś jeszcze z tego będzie. Jest już dość późno, więc obawiam się, że już kwitnąć może nie będzie, ale na przyszły rok to uwag, o czym pamiętać, to kiedy nam przekwitają rośliny, czy łapią mączniaka, dobre, mocne cięcie może jej naprawdę świetnie zrobić. Czy widzisz różnicę kora versus kompost na rabatach w ogrodzie i na rabacie frontowej? Widzę różnicę taką, że tam, gdzie mam dużo kompostu w ogrodzie, rośliny są dużo bardziej bujne, dużo lepszy mają kolor liści. Bardzo ładnie też kwitną, ale kwitnienie na rabacie frontowej, jestem z niego bardzo zadowolona. Kora świetnie trzymała wilgoć w tym roku i byłam bardzo z tego zadowolona. Ogólnie chciałam przetestować korę na rabacie frontowej, wiedziałam, że to jest inna rabata, że tam dostęp jest taki, że mogą chodzić po tym zwierzęta. Chciałam zobaczyć, jaka będzie reakcja nornic i kreta na to, że będzie mniej kompostu, bo w mojej głowie tam, gdzie mam dużo kompostu, jest dużo dżdżownic, jak jest dużo dżdżownic, to zaraz pojawiają się różnego rodzaju kopiące stworzonka. I zawsze miałam taką teorię, że ponieważ u mnie jest tak dużo właśnie tej dobroci w ziemi, to mam więcej kretów i nornic. No i tam nie było tej dobroci, nie było tam kompostu, była tylko kora. Mimo wszystko rozryte przez kreta i przez nornicę, więc moja teoria zupełnie się nie spisała. Także kora nie, w moim przypadku nie uchroniła mnie przed tym. Właśnie wczoraj przejeżdżałam tam, po prostu jak zobaczyłam dwa wielkie kopce na samym francie mojej rabaty, to aż mi się słabo zrobiło. No ale to tak to jest z tymi gryzoniami. Nie da się zupełnie z nimi walczyć. Często się pytacie, czy są jakieś metody. Są takie naprawdę no, hardkorowe metody, które są bardzo, bardzo dużo toksyn tam trzeba wlać i one dla nas nie są bezpieczne, dla zwierząt nie są bezpieczne, więc unikam takich metod i po prostu staram się z nimi żyć. No, czasami zniszczą mi rośliny, czasami rozwalą coś w ogrodzie, ale dopóki to nie jest krytyczne, to po prostu żyjemy sobie razem, jakoś tam koegzystujemy. Zdarzyło mi się raz, że to, co kret robił, to raz zareagowałam dużo bardziej gwałtownie, no i tam ta reakcja była, przez jakiś czas była cisza, ale wrócił. Nic nie pozostaje, także no niestety, nie da się chyba całkowicie z tym zawalczyć. Musimy po prostu czasami uznać, że nie jesteśmy sami w naszych ogrodach i trzeba zaakceptować, że mamy różnych gości i ci goście nie zawsze rozumieją, jak wypadałoby się w naszym ogrodzie zachować, także no różnie może być. I już to było chyba wszystko, jeżeli chodzi o tematy ogrodowe. Były jeszcze pytania, co słychać u Gaby. Były też pytania, czy z Gabą będziemy kręcić jakieś wideo. Gaba już pojechała do Irlandii, zaczyna swoje studia w tym tygodniu.
Uga, by Gaba była w domu od maja, świetnie spędziłyśmy czas, naprawdę bardzo fajne wakacje razem, mnóstwo czasu spędziłyśmy sobie gadając i to był jeden z moich ulubionych naszych rozmów w tym roku, także bardzo fajnie czas spędziłyśmy. Pod kątem kreatywnym Gaba skończyła pisać swoją książkę, już tak jak, że jakby ją skończyła, teraz został jej taki czas, gdzie będzie jeszcze robiła różnego rodzaju poprawki, ma tam dużo fajnych planów z tym związanych, ale to też było fajne, bo lubimy uczestniczyć w swoich procesach kreatywnych, w różnych projektach, które robimy i dyskutować o tym, jak nasz proces myślowy przebiega, wymieniać się z różnego rodzaju takimi wskazówkami, co nam działa, co nam nie działa, dyskutować, bo też mamy różne charaktery, więc fajnie jest zderzyć te nasze doświadczenia, przedyskutować, dlaczego coś działa u jednej, coś nie działa u drugiej, więc dużo było takich bardzo, bardzo ciekawych rozmów na ten temat. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał kolejny rok u nich na studiach. Nie długo będziemy się widzieć, bo będą Gaby urodziny, także będziemy się znowu widzieć, potem będziemy się widzieć na święta, więc nasze rozłąki nie są długie i też już nauczyłyśmy się tego, że kiedy potrzebujemy tego pogadania, to sobie spokojnie się łączymy. Czasami to jest tak, że obie gotujemy sobie jakiś tam obiad, gadamy sobie i tak zupełnie jakbyśmy siedziały obok siebie, a nie tak, że tam co tam słychać i dokładnie opisujemy sobie dzień, tylko bardziej to są takie momenty, kiedy potrzebujemy swojego wsparcia, czy po prostu posiedzenia z sobą, także pod tym kątem taki czas spędzamy razem i tak to mniej więcej wyglądało, dość chaotycznie, jak o tym opowiadam. A co do wideo, to zobaczymy. Jeżeli byście chcieli, to może pomyślimy coś przed świętami, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym sezonie jakoś tak się skupiłyśmy na tym czasie razem i to był bardzo, bardzo fajny czas. Czy nakręcicie wideo z wakacji? Dlaczego nie ma z tych waszych wyjazdów vlogów? Już mówię dlaczego. Dlatego, że kiedy pracujemy bardzo intensywnie, to czas wakacyjny jest czasem regeneracji. Żeby nakręcić fajne wideo z wakacji, to trzeba pamiętać o tym, żeby bardzo dużo ciekawych momentów nagrywać, a żeby je nagrywać, trzeba pauzować różne momenty, w których powinniśmy się relaksować i jest się znowu w pracy. Mi się kiedyś wydawało, że jak pojedziemy, to jestem w stanie trochę popracować, trochę poodpoczywać, ale nauczyłam się już, że w trakcie wyjazdów trzeba wyłączyć się niemalże całkowicie z trybu nawet myślenia o pracy, żeby w pełni się zrelaksować. Dlatego wszystkie nasze wyjazdy traktuję bardziej jako ten czas, kiedy takie, wiecie, trzeba po prostu zapnąć, trzeba nabrać sił, trzeba zrobić pełną regenerację i potem można wrócić i znowu robić fajne, kreatywne treści. Natomiast jeżeli na wakacjach, bardzo często jest tak, że jeszcze przed wakacjami nagrywamy bardzo dużo. To przyjeżdżamy na wakacje i pierwsze 4 dni to ja po prostu tylko jestem leżę plackiem, żeby mój mózg po prostu odparował po tym bardzo dużym takim nagromadzeniu pracy przed. I potem, jeżeli jeszcze miałabym zacząć nagrywać, to cały ten okres 4 czy tam 7-dniowego wyjazdu byłby poświęcony ciągle pracy, więc nie ma tego momentu, w którym człowiek jest w stanie odsapnąć. A też jakbyśmy chcieli nagrywać takie wideo, to chcielibyśmy, żeby ono było kreatywne, fajne, a to wymaga naprawdę takiego wyjazdu dłuższego i przemyślenia, jak to miałoby wyglądać. Może kiedyś, jak będziemy na takim wyjeździe, który będziemy traktować trochę wyjazdowo, trochę pracowo, coś takiego zrobimy i myślę, że to byłoby naprawdę fajne, więc nie mówię, że nigdy nie, ale większość tych takich krótkich wyjazdów to są takie nasze momenty pauzy, oderwania się z jednej strony od pracy mojej, Michała, oderwania się od domu, od codziennych obowiązków. I takie kobiecie zebrania totalnej siły, żeby potem wrócić i działać z nowo wyprodukowaną parą do tego, żeby fajnie wszystko szło. Dobra, słuchajcie, ja już będę chyba kończyć, bo jak słyszycie, mój głos w połączeniu z moim katarem coraz bardziej robi się niski, chropowaty. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to piszcie. Ja najbardziej lubię mieć kolejne pytania właśnie pod wideo z Q&A, bo wiem potem, do czego mogę się jeszcze odnieść w kolejnych. Dużo było też fajnych tematów, w szczególności pod wideo o tym, jak zrobić ogród dla zapracowanych. Dużo było reakcji, które mnie zaciekawiły, dlaczego one takie były i też o tym kiedyś chciałabym pogadać, ale dzisiaj to już chyba czasu na to nie wystarczy. Tam było naprawdę mnóstwo takich bardzo skrajnych opinii, które się pojawiły i też chciałabym do tego jeszcze kiedyś wrócić, bo dał mi to dużo ciekawych przemyśleń. Także z ciekawością wszystkie te odpowiedzi przeczytałam i mam nadzieję, że będzie to znowu materiał do tego, żeby nawiązać do tego w przyszłym wideo. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za wspólną herbatkę. Ja co prawda z wodą tutaj siedzę, ale mam nadzieję, że wypiliście ciepłą herbatę i dajcie mi znać, czy jesteście już gotowi na te dekoracje jesienne i w ogóle jestem ciekawa Waszych opinii w temacie kreatywności, tego, jak podchodzić do projektów i w ogóle wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłam. Mam nadzieję, że podzielicie się swoimi opiniami. Po to są te wideo, żebyśmy mogli
taki fajny sposób podzielić się tym, jak coś u nas działa, bez narzucania innym tego, że mają myśleć dokładnie tak jak my. To jest zawsze moje taka najważniejszy element tego, jak chciałabym, żeby komentarze u nas wyglądały. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, a my widzimy się już w kolejnym. Do zobaczenia.